Będziemy głęboko analizowali reakcję rozszczepienia jądra uranu-235 za pomocą bombardującego go neutronu. Wszystkie masy występujące w tym równaniu będą miały przelicznik 10 do potęgi minus 27, a więc wszystkie te masy będą bardzo małymi liczbami. Dodając je, odejmując i mnożąc przez inne wielkości fizyczne, będziemy popełniali błędy, ponieważ będziemy zmuszeni do stosowania przybliżeń. Aby przybliżenia nie były zbyt wielkie, stosuję zasadę, że wszystkie masy i wszystkie wielkości występujące w tym zadaniu, a więc prędkość światła, jednostka masy atomowej w kilogramach, elektronowolt w dżurach, przedstawiam z dokładnością do 6 miejsc po przecinku. Wtedy otrzymana wartość energii, jaka zostaje wyzwolona w tej reakcji, będzie również bliższa wartości rzeczywistej. Energię wyzwoloną w tej reakcji przedstawimy iloczynem deficytu masy i prędkości światła C. Deficyt masy przedstawiony jest przeze mnie tu w nawiasie. Jest to deficyt masy wyrażony w jednostkach masy atomowej. A więc przeanalizujmy. Masa jądra uranu z dokładnością do 6 miejsc po przecinku plus masa neutronu z taką samą dokładnością minus masa molibdenu minus masa ksenonu i minus dwie masy neutronu. To jest deficyt masy w jednostkach masy atomowej. Mnożę to przez tę wartość i deficyt masy teraz mamy wyrażony w kilogramach. Jeszcze pozostaje C do kwadratu, a więc tę wartość podnoszę do kwadratu, a 10 do 8 podniesione do kwadratu to jest 10 do 16. I zwróć uwagę na to, że kilogram metr kwadrat na sekundę kwadrat jest 100 dżul. Zatem deficyt masy w jednostkach masy atomowej jest to 0,22253 razy przeliczenie na kilogramy razy prędkość światła to 2,997925 do kwadratu. Otrzymujemy tyle. Natomiast 10 do minus 27, 10 do 16 otrzymujemy 10 do minus 11. Mnożymy te trzy liczby tutaj występujące. Mamy tyle dżuli. No to przeliczmy to na elektronowolty. Podzielmy przez tę wartość. Otrzymamy około 207 megaelektronowoltów.